Mariolu, dzień dobry, witam cię bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. I witam was, drodzy widzowie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieć wyjątkowe spotkanie, bo będzie rodzinnie. Moja droga do przebudzenia, razem z Mariolą z Kalifornii, znacie z audycją, nie? I z jej pociechami. Przedstaw nam pociechy, kto jest z nami? Dzień dobry, witam, jest ze mną mój synek Orian tutaj z boku i tutaj z drugiej strony Atkę, którą też poznaliście jakiś czas temu, kilka miesięcy temu. No, jeszcze była bardzo, bardzo malutka. Malutka była, tak, 6 tygodni. Drodzy widzowie, niech będzie rodzinnie, bo ponieważ zbliżają się święta i ten nastrój świąteczny bardzo nam sprzyja, to dzisiaj porozmawiamy rodzinnie. Ale zaczniemy chyba od tych indywidualnych spraw, Mariolu. Moja droga do przebudzenia. Jak to z tobą było? Ty nie jesteś taką typową widzką. Ty jesteś, można by powiedzieć o tobie, że jesteś obudzona albo na drodze do obudzenia. No ale tak wiecznie nie było, nie? No wiesz co, Zygi, właśnie ja zaczęliśmy rozmawiać o tym, znaczy w ogóle pomysł pewnie... O, you okay? Dobra. Pomysł tego, żeby wystąpić w tym twoim programie na temat Moja droga do przebudzenia. Miałam tyle w sobie jakby emocji takich, ile bym chciała powiedzieć, wiesz, co ja bym chciała tutaj wszystko. I tak od 2 dni mam taki jakby z jednej strony taką pustkę, jakby wiesz, że okay. przecież to jakby nic nie wydarzyło się w moim życiu, że to mnie przebudziło coś takie, wiesz, mam taki, jakby taką błogość, taką normalność. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, właśnie nad tą moją drogą do przebudzenia. A ta błogość była zawsze z tobą? No właśnie nie. Od kiedy zaczęłam tak właśnie, jakby wiesz, myśleć, się zastanawiać. I przede wszystkim to chciałam powiedzieć, że nie czuję się kompletnie za osobę obudzoną. Ja uważam siebie za osobę, która jest na drodze do przebudzenia, ale mam wrażenie, z każdym, jakby tak, na każdym zakręcie swojego życia mam wrażenie, że ja się dopiero dobudzam. Wiesz o co chodzi? Tak jakby rozbudzam swoje, dajmy na to, nie wiem, zmysły, swoją wizję, swoje wszystkie takie potencjały. Kolejne elementy jakby dochodzą? Dokładnie tak. Ale i mam poczucie takie, że moja droga do przebudzenia zaczęła się w dniu mojego narodzenia. No i to mi się tak składa, że wiesz co? No ja po prostu, nawet to się tak zrymowało. Ale ja tak czuję, wiesz? Właśnie kiedy zaczęłam się zastanawiać, jak to ze mną było, to ja mam wrażenie, że ja się po prostu urodziłam po to, żeby z każdym ze swoim rokiem życia się pomału rozbudzać. A że życie było moje... Takie mam wrażenie, że moi rodzice byli trochę zaskoczeni tym, jaka ja byłam w dzieciństwie. No niby za tamtych czasów byłam uważana za takiego niesfornego łobuziaka. No właśnie, jaka byłaś? Powiedz. No wiesz co, szkoła szła mi zawsze z taką górką. Bo znaczy radziłam sobie całkiem dobrze, ale to było takie moje, po prostu miałam takie swoje jakby, jak to ująć, sposoby, tak, na przechodzenie różnych tam kanałów. Nie lubiłam chodzić tak całkowicie do szkoły. Aha. Był moment, że dużo wagarowałam. Okej. Okay. Robi się ciekawie. No, ogólnie byłam wzorowym uczniem, bo nie chciałam się wyróżniać. Aha. Także ja siedziałam w szkole bardzo cichutko i już wtedy używałam swoją wielką moc,
oczywiście bez zrozumienia tego, tak? Mhm. To było na takiej zasadzie, że na przykład nie lubiłam się bardzo uczyć historii, uważałam, nie mogłam nic zapamiętać, kompletnie nic nie mogłam, żadnych dat historycznych, tam jakieś pojedyncze, wiesz, takie, w ogóle miałam wrażenie, że to jest wszystko dla mnie jakaś fikcja. Potrafiłam zapamiętać daty urodzenia kolegów, koleżanek, numery telefonów, wszystkie. Ale nie historyczne. Tak, plan lekcji zawsze znałam najbardziej. Mnie się koledzy, koleżanki pytali, kiedy jaka przesunięcie, kiedy co, wiesz, jakby jakieś zmiany takie nauczycielskie. Nawet w pewnym momencie szkoły, byłam odpowiedzialna za dziennik, taki wiesz, ten z ocenami. Ale kompletnie nie mogłam zapamiętać tej... słyszę ciebie. Słyszę ciebie, tu jestem, zobacz. Dobrze, aby jeszcze troszkę? Ale nie mogłam tego zapamiętać. Teraz już wiem dlaczego. Bo po prostu byłam właśnie tym innym dzieckiem, które po prostu nie dało się w ten system, tak wiesz, wpędzić, tak? Tam zaszufladkować. I tak jak mówię, miałam swoje sposoby, bo na przykład kończąc liceum poprosiłam pana od historii, czy jest szansa, żebym miała piątkę na koniec roku. A on do mnie mówi, nie, ja ci piątki nie postawię, ale ty sobie świetnie w życiu poradzisz. I to już też był dla mnie wtedy taki moment. W sumie sobie pomyślałam, w sumie to, co on powiedział, było dla mnie dużo bardziej cenne niż piątka. Dokładnie, niż mieć tą piątkę. I byłam bardzo wtedy szczęśliwa, kiedy on mi tak powiedział i ja tylko tak się do niego uśmiechnęłam. Po prostu wiedziałam, że on wiedział, że ja ściągałam chyba na tej historii, tylko po prostu ja to w taki sposób robiłam, że czy on mi na to pozwolił. To była jakaś taka magia, wiesz, taka obustronna magia. Ale takie jest moje zdanie teraz. Teraz wiadomo, no już po latach, to ja sobie to wszystko, jak sobie o tym rozmawiam i sobie o tym wspominam, to mam z tego jakby wielką taką, to nawet nie jest taka satysfakcja, tylko widzę po prostu ten... No jeszcze troszkę piszę. Chodź do mnie. Więc teraz jak o tym wszystkim sobie myślę, no to jest dla mnie taka, wiesz, satysfakcja z tego wszystkiego. Wiesz, to Zygi, poczuję. Kto tu ma głos? Co ty byś chciała? Chcesz się pokazać? Tak, ona zaznacza, wiesz, widzisz, ty też taka byłaś i ona zaznacza światu, że ja tu jestem. Nowa gwiazda, tak. A pójdziesz troszkę do zabaweczek, mama ci posadzi troszeczkę, dobra? Chodź, Orianku. Ja mam rozmawiać. No dobra, ty rozmawiaj, siadaj. Dobrze. O, słuchaj, poczekamy. Zygi. Słucham cię. Nie, ty przyjdziesz do koła, może? Aha. Pomajałem. On jest bardzo... Zawstydził się. Ale zawstydził się trochę chyba. O, tak? Czy będziesz ze mną siedział? Troszkę? Czy obok? Razem, prawda? Tak. Także właśnie jeśli chodzi o tą moją drogę do przebudzenia, no to wiadomo, jako dziecko to robiłam te rzeczy po prostu nieświadomie. W ogóle to na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, bardzo pamiętam swoje... O, teraz będzie nam za głośno, co? Nie, zostaw, słuchaj, widzowie już wiedzą, że jest rodzinnie. Bo ja mogę ją przesadzić jeszcze za drzwi. Więc teraz ja po prostu wiem, że... To, co wtedy takie używałam, nie, przesadzę ją, bo mi jest aż, ja mi przeszkadza. Dobrze, dobrze, jak uważasz? Mhm. Chodź.
Chodź, chcesz do Afry się pobawić? Tu chcesz, okej. Także wtedy, wtedy to wiadomo, właśnie za czasów dziecka robiłam te rzeczy nieświadomie, tak? Jakby miałam takie momenty, pamiętam, że na przykład mówię do siostry, ona sobie czesze włosy, a ja mówię do niej, zaraz ci się ten grzebień złamie. No i on się za chwilę złamał. O, mocne. To było, pamiętam, to miałam tak gdzieś chyba 16 lat, bo pamiętam, to było lato. I tego lata właśnie miałam takie trzy takie rzeczy, że tak jakby coś powiedziałam i to się wydarzyło. Teraz dopiero jak już po latach, ja to wszystko właśnie dokładnie pamiętam, to ja mam takie poczucie, że to były takie, wiesz, znaki, które po prostu wtedy, jako to dziecko takie trochę, można powiedzieć, odrzucane, tak? No bo byłam taka właśnie, czułam się wtedy. A ty miałaś rodzeństwo? Miałam, mam rodzeństwo, tak. No i oni właśnie byli ci tacy, co wiesz, siostra szczególnie, która wiesz, dobrze się uczyła, same piątki, ona umiała, młodsza. Ona umiała wiesz, usiąść i sobie tam te wszystkie zadania robić, tak jak tam pani w szkole mówiła. No a mi się zdarzało, że ja jakoś zapominałam, że to w ogóle praca domowa jest. Ja tego nie robiłam nawet celowo, wiesz, to po prostu, to się w ogóle mnie nie trzymało. Ale byłam właśnie bardzo taka już zawsze komunikatywna, jak tam gdzieś jakieś, wiesz, spotkania rodzinne, no to każdy chciał gdzieś tam ze mną uczestniczyć, wiesz, jakby rozmawiać, no bo miałam jakby dużo do powiedzenia, tylko wiesz, no wiedza otwartość. Takiej, to wiadomo, no nie, to nie była jakaś taka wiedza, co miała wtedy jakieś duże znaczenie, chociaż prawdopodobnie na tamten czas, no to coś to, tam było. Nie? Tak, rewolucje się dokonują pomału, krok w kroku, nie? Tak, wszystko tak wygląda. Słuchaj, dobra, to był okres twój nastoletni okres, czyli szkoła średnia. Tak. Okej. Okay. A były jakieś takie wydarzenia, które no, pamiętasz do dzisiaj i były dla ciebie traumatyczne, coś przeżyłaś mocnego? Tak, później jak już wyjechaliśmy tutaj, co też jeszcze tylko tak wspomnę, też za czasów dziecka zawsze do mamy mówiłam, zobaczysz, jak będę duża, to będę tak daleko, że za mną będziesz płakała i tęskniła, a nie będziesz mogła się ze mną spotkać tak jakby każdego dnia, w każdym momencie, kiedy będziesz tego potrzebowała. No i to mówiłam zawsze, bardzo często to mówiłam jako w sobie. Ile miałaś lat, jak to mówiłaś? To było, wydaje mi się, że to było takie bardziej szkoła podstawowa, czyli tam mniej więcej 10-13 lat, coś takiego. I to było w takich momentach, jak wiesz, gdzieś tam mama nie była zadowolona i coś na mnie nakrzyczała, no ja to wtedy przeżywałam i w takim jakby takie mówiłam, wiesz, taką, nie wiem jak to nazwać, takie wishes, wiesz, tak po angielsku, takie marzenie, tak jakby, tak? Takie moje, no i później takie po latach... Życzenie. Życzenie, tak. No i jak później po latach wyjechaliśmy, to dopiero po jakimś czasie, w sumie kilka lat temu sobie zdałam sprawę, że ja właśnie to przecież mówiłam. I ja zrealizowałaś. Ja to zrealizowałam w ogóle nieświadomie, bo ja ogólnie jak byłam później na studiach, to ja nigdy nie chciałam za granicę wyjeżdżać. Nie miałam takiego czegoś, że tak jak niektórzy, wiesz, marzą o tym właśnie, żeby gdzieś za granicę, no to ja czegoś takiego marzenia nie miałam. A jakoś życie się tak potoczyło, że znaleźliśmy się tutaj w Kalifornii, za co też jestem, z czego jestem szczęśliwa, no bo tu naprawdę nam się dobrze żyje i fajnie. I dopiero po latach sobie uświadomiłam, co ty tu mówisz? Że ty masz moc, bo ty to pokazałaś, kiedy złamał się ten grzebień i od tego się zaczęło. Dokładnie. Dokładnie tak. I później trafiła, to jeszcze w ostatnim roku przed wyjazdem tu do Kalifornii, trafiła w moje ręce książka Sekret. I to był też taki przełom dla mnie. Okay. Pierwszy raz ją czytałam i ja mówię, okej, ja to rozumiem, ale jak to teraz robić, tak? Jak to używać? I zaraz jak ją pierwszy raz przeczytałam, za chwilę wróciłam do niej ponownie i już z taką większą świadomością tego, co ja czytam, mówię, okej. No to i tak próbowałam, wiesz, no dobra, to niech będzie to, co naprawdę moje serce chce. I tak jakby próbowałam, wiesz, jakoś sama się naprowadzić. No i w ciągu roku tak wszystko się potoczyło, że wyjechaliśmy właśnie tu do Kalifornii.
No i tu jesteśmy szczęśliwi. A ty poznałaś swojego męża w Polsce? Tak, tam się poznaliśmy, właśnie w tym ostatnim roku. Tam się poznaliśmy i tutaj to była nasza wspólna decyzja, żeby wyjechać. Mhm. Także tu razem przyjechaliśmy. No i tutaj też w sumie moim zdaniem no to moc jakby taką wewnętrzną cały czas gdzieś tam na swojej drodze używam. Same to nawet teraz w stosunku do dzieci, tak, to domowe nauczanie, no to też wiele ludzi jakby odpuszcza, wiele ludzi tak jakby jakoś tak krytykuje to, ale bez takiego mocnego nacisku, tak, na to, że coś tak, a ja po prostu wiem, że to się inaczej nie da, mimo że wiesz, że czasami są jakieś takie moje zwątpienia, to po prostu wiem, że no inną drogą bym nie mogła pójść. Także wiesz co, ja cię poznałem, ja cię odczułem po raz pierwszy, kiedy widziałem ciebie u Aleksa Berdowicza, mówiłaś o porodzie lotosowym, mhm. Widziałem cię go jako bardzo mocną kobietę. Ty jesteś silna, mocna. No tak mi się wydaje, że... Tak, i no, zaciekawiła mnie twoja osobowość, bo z taką mocą, a jednak masz w sobie to pełne takie ciepłe macierzyństwo. Aha. Kochasz to, ty to lubisz. No, właśnie wydaje mi się, że dzięki temu, że właśnie w życiu, jako tym zgrzebieniem, akurat to taka przenośna. Nie złam. A ten grzebień tak w ogóle jest ze mną już 15 lat, także też jest mocny. Często wspominam właśnie to, zapamiętałam jakoś tą sytuację z tym grzebieniem i ten jak używam grzebień, to cały czas pamiętam właśnie tamtą sytuację, tak. I wydaje mi się właśnie, że dzięki temu, że to moje dzieciństwo nie było takie bajkowe, jakby się wydawało, to dzięki temu mam w sobie teraz tą pokorę taką, że niby mam tą siłę, ale mam też pokorę do używania jej. Mhm. Tak, no wydaje mi się, że jestem w miarę na tyle też tak jakby skromną osobą i dlatego chyba też mi tak długo zajęło ta rozmowa z tobą na temat moja droga do przebudzenia, dlatego zajęła mi tak długo, no bo tak jakby nie widzę tego początku tego moja droga do przebudzenia, bo to jest właśnie tak jakby wszystko taka kontynuacja. Kiedy się urodziłaś, to zaczynałaś się budzić. Dokładnie tak. Ale kolejnym takim, i to był największy taki chyba szok przebudzania się i wtedy jakby doświadczenia tego, że coś jest na rzeczy, to było jak, ogólnie jak tutaj przyjechaliśmy, to właśnie dużo zaczęliśmy już też na temat zdrowia się interesować, na tego, gdzie jednak są te witaminy, o których system nam nie mówi, a co powinniśmy używać, a co wręcz odwrotnie, co też system poprzestawiał, a że ja właśnie byłam takim już tym dzieckiem, wiesz, że tam te ręce chciałam wsadzać, gdzie się nie powinno ich wsadzać, no to mi po prostu zostało i jak zaczął się taki ten temat, taki właśnie około 11 lat temu, typu właśnie, gdzie tam jakie witaminy i jak o te zdrowie swoje się troszczyć, no to nas to bardzo zafascynowało. I pomału po prostu szliśmy w tą drogę. Mówisz nas, bo byłaś z tym razem z Michałem. Cały czas razem. Ja właśnie, parę osób mi zwraca zawsze uwagę, że ja mówię my zawsze. Mówię, to co ty jesteś? A ja się śmieję, mówię, no nie wiem, mówię, może z kimś tutaj, ja no nie my, wiem. No my. Nie, po prostu. My jako nasz dom. Tak. No i później w 2000 chyba 15 roku zaszłam w ciążę, na którą bardzo czekaliśmy i którą bardzo oczekiwaliśmy. Byliśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. I tak się życie potoczyło, że nasza wtedy córeczka nie przywitała nas na tym świecie. W 23 tygodniu ciąży urodziła się, ale już była jakby, jak to system tłumaczył, wtedy, znaczy w sumie system, jak to powiedział, była za mała, żeby przeżyć, ale też, bo już musieliśmy wtedy też robić takie dokumenty jako na śmierć, to nie było tylko utracona ciąża, tylko to było normalnie dokumenty trzeba było, tak jakby pogrzebowe, tak, dokumenty.
No i jak ja to mówię, ona była za mała, żeby żyć, ale za duża, żeby tylko ją tak, tak po prostu gdzieś tak, wiesz, spuścić, że tak powiem. No, jakieś emocje się przy tym wiążą, ale to była dla nas cudowna droga i tak jakby ten właśnie moment obudzenia, takiego wstrząsającego obudzenia się wtedy zaczął dziać, bo czułam wtedy swoje życie na takiej, normalnie widziałam wtedy dwie drogi. Pamiętam ten moment, siedziałam sobie na kanapie i miałam taką myśl, normalnie ja to widziałam. I tak mówię sobie, no teraz mam do wyboru, tak? Mogę usiąść, włączyć sobie Netflixa, bo wtedy mieliśmy tylko Netflix ze względu właśnie tych emigracji, no to nie mieliśmy standardowej telewizji, tylko jakieś takie filmowe. Mówię, mogę siedzieć, patrzeć sobie na te filmy, które tam sobie lecą i pogrążyć się w żałobę, w jakieś tam rozczulanie się nad sobą, w depresję, tak? No i ja to normalnie wszystko, ja mam wrażenie, że ja to widziałam wszystko i mogę, mówię, wybrać tą drogę. Bądź mogę wziąć się za siebie, wziąć się w garść i udowodnić sobie i całemu światu, że to dopiero droga moja zaczyna, tak? I mówię, mogę dopuścić teraz do tego, że i moja mama straci córkę, tak? No bo wiesz, w kontekście takim, że jeśli ja będą ze mną jakieś problemy, no to ona będzie no tak. też ona za będzie to. Będzie cierpiała. Dokładnie. Albo mogę pokazać właśnie sobie przede wszystkim, że przecież jeszcze mogę mieć dzieci przede wszystkim. Jeśli wezmę teraz jakieś tabletki wspomagające, co tam też miałam propozycję, to mówię, to mogę nigdy tych dzieci nie mieć. Jakby normalnie ze sobą rozmawiałam, wiesz, widziałam dwie strony. Normalnie widziałam dwie strony i takie, a do tego jeszcze wielu znajomych i mówię, bo już byłam też, ja wiem na tamten moment, że już ja nie byłam takim po prostu zwykłym Kowalskim, tak? Więc z jednej strony miałam taką myśl, no dobra, no i co będzie, jak właśnie pójdę w tamtą drugą stronę, tak? Teoretycznie byłoby mi nawet łatwiej na tamtą chwilę. Pamiętam, że byłoby mi łatwiej, no bo będę sobie siedziała, jadła, oglądała, no zero jakiejś pracy, tak? No po prostu... Bez wysiłku. Dosłownie, luz bluz. Albo mogę sobie udowodnić i wszystkim tym innym, co chcieli mnie widzieć w tej depresji, bo miałam takich dobrych duszków, co naprawdę chcieli mnie w tym widzieć. Tak, Miśku? Jeszcze tak z pół godzinki, dobra? To odpoczywasz na górę? No to przytul się. Miałam właśnie takich przyjaciół przy sobie, co naprawdę czułam od nich, że chcą, żebym poszła właśnie w te drugą dramaty. Stronę. Mhm. Tak, takie dramaty. Ale wtedy postanowiłam, że nie, ja wezmę się za siebie i nie będę po prostu na tej kanapie siedziała i tej telewizji oglądała. Zaczęłam wtedy dużo spacerować, dużo afirmować. Przy takich, wiesz, zwykłych internetowych afirmacjach typu, że jestem zdrowa, że moje ciało funkcjonuje prawidłowo, bardzo dużo afirmowałam i to później, to był kwiecień, tamta sytuacja. Całe lato tak sobie, tak jakby brałam się, wiesz, w garść. Później na zimę zaczęłam właśnie dalej dużo spacerować, takie to powinny były zimowe, późne, wieczorne spacery, gdzie ja cały czas z tymi, wiesz, afirmacjami kładłam się spać, to ja to sobie powtarzałam. A co jeszcze więcej, system, kiedy ta sytuacja nastąpiła, no to system uznał, że są trzy powody, dla których mogłam wtedy stracić ciążę. No i jednym z tych powodów było obarczenie kobiety, że to budowa narządów nie była na tyle, moja budowa narządów nie jest prawidłowa, no i dlatego straciłam ciążę i że jeśli się nie poddam zabiegowi, to prawdopodobnie kolejne ciąże moje będą utracone. Mhm. Ja tego kompletnie do siebie nie przyjęłam. Już wtedy w szpitalu. Mocne, no takie trudne. Tak, to było w szpitalu, ale ja powiedziałam, że nie. Przede wszystkim, teraz ja pamiętam, że to przede wszystkim było dlatego, że moje ubezpieczenie wtedy było bardzo słabe i koszt takiego zabiegu to było około, no zresztą wiesz, jakie są zabiegi w Stanach, no, tak? Tak, tak, tak. Zabieg, horrendalne ceny. Ceny, to był jakiś koszt 100 tysięcy, za 100 tysięcy, no to przecież mówię, nigdy tej ciąży nie będę miała. Wiesz, taki po prostu
racjonalność taka, tak? No gdzie i wtedy też mieliśmy myśl, a może to może ja pojadę do Polski i tam wtedy jakiś zabieg, ale ja to jakoś tak umiejętnie, ja się po prostu sama wyleczyłam. Mhm. Bo ja temu lekarzowi po pierwsze w to nie uwierzyłam. I to też jest plus tego, że ten mój angielski nie był na tyle dobry, a czy może nie tyle, że angielski nie był na tyle dobry, zrozumienie, wiesz? Mhm. Wiesz, my jak rozmawiamy sobie po polsku, to my czujemy te słowa, czujemy swoim ciałem. Angielski tego nie wyraża, nasz angielski. Tak, a angielskim tego nie odczuwamy, bo ja do tej pory się spotykam. Ja kiedy rozmawiam po angielsku, ja czuję, że to tak przeze mnie, wiesz, łatwiej przychodzi, nawet jeśli rozmawiam o problemach. Tak, wiesz, to jest coś takiego, że ty rozumiesz, co do ciebie mówią, ale nie czujesz tego. Nie czuję, dokładnie. Dokładnie tak jest. To jest tak, jak powiem do ciebie, kocham cię, a I love you. To kiedy mówię do ciebie, kocham cię, to dreszcze się robią, prawda? Tak. Gdy zwykle I love you, to tak przechodzi po prostu. Tak, tak. I właśnie na tamtej zasadzie to było, że on to powiedział, ja mu przytaknęłam, okej, to tam coś, on tam mi próbował nawet rysować, co jest nie tak. Także właśnie chcieli mnie po prostu zaszufladkować, że to jest po prostu jakby ja mam na to wpływ, tak? Że to jest moja... Po twojej stronie jest przyczyna. Tak, po mojej stronie. Ja tego nie przyjęłam i później zrobiłam sobie tylko takie zwykłe badanie i okazało się, że jestem całkowicie, synku, to tu jest kamera, look. Zobacz, tu widzisz, teraz siebie widać. Tu aż u góry, bardzo, bardzo wysoko, o tu. Ha? Aha. I tam siebie widać. No i ja tego właśnie nie przyjęłam, cały czas później jakby widziałam tą lukę, tak, co się wydarzyło. Jakby, jak wiadomo, no miałam jakieś emocje z tym związane. Miśku, ale musisz troszkę się odsunąć. Chcesz coś narysować, to tu. No i no, po roku czasu zaszłam w ciążę i już wtedy powiedziałam, że tym znowu razem... Znowu zadziałała twoja moc. Tak. I wtedy sobie powiedziałam, że już ja nie będę dawała się, wiesz, temu, żeby to system mnie leczył, że teraz ja będę odpowiedzialna za swoją ciążę. Używałam systemu, to tak jak mówiłam też u ciebie w nagraniu, że używałam system w pierwszej ciąży, ale na swoich zasadach. Ograniczałam wszystkie badania, które oni chcieli, wiesz, wykonywać. Chodziłam na te ich appointment, na te ich wizyty, ale pod takim, pod po prostu ja byłam za to, ja to prowadziłam. Tak? No i też wtedy, już teraz sobie tak czasami myślę, że mogłam to troszeczkę inaczej zrobić, ale widocznie musiałam to przeżyć, musiałam właśnie zdobyć to doświadczenie. Myślę, że tak. Bo teraz wiem, że, znaczy już wtedy to wiedzieliśmy, że poszliśmy pierwszą ciążą do szpitala z tego też względu, że z doświadczeniami, jakie mieliśmy za pierwszym razem, stwierdziliśmy, że jesteśmy zbyt daleko rodziny, żeby za plecami takie jakby też rodziny, tak, no bo oni nie wiedzieli, na jakim my jesteśmy dokładnie, jak to wszystko u nas wygląda, tak, no bo wiadomo, telefonicznie można mówić jedno, a oni dokładnie nie wiedzieli, jak ta nasza świadomość, tak, jak nasze... Nie czuli tego. Dokładnie, więc czułam, że na tamten moment, że gdybym poszła już na poród domowy, to... Moja mama przede wszystkim mogłaby to wtedy ciężko przeżyć, tak? No bo wiadomo, jakiś strach po prostu. Gdyby coś naprawdę się wtedy wydarzyło, no to byśmy już wtedy byśmy sobie mogli tego, wiesz, nie wybaczyć. Tak. Więc zrobiliśmy to tak naprawdę też dla rodziny, żeby oni się czuli na tamten moment bezpiecznie i żeby wiedzieli, że my jesteśmy zdrowi psychicznie. Szczerze mówiąc, naprawdę, chcieliśmy, żeby oni myśleli, wiedzieli, że my jesteśmy zdrowi psychicznie, bo już wtedy, jak po tamtej utraconej ciąży, trochę nam się nasłuchało, że my troszkę tutaj, wiesz, świrujemy i takie... Przesadzacie. Rzeczy. Przesadzamy, tak, z tą naszą zdrowotnością i z tym, i z tym, chociaż ja nigdy jakby do tej pory, ja nie miałam czegoś takiego, że ja jakby oczerniałam system. Po prostu wiem, że nie byłaś ortodoksyjna. Nie, nigdy w ten sposób. Szczerze mówiąc, to jest też takie zaskakujące.
Ja szczerze mówiąc, jako nastolatka, więc czułam, że pierwszą ciążę stracę. O, to jest jak, też tak, jak to wiedziałaś? Ja uwierzyłam w coś, co kiedyś moja chrzestna powiedziała, że pierwszą ciążę straciła. Już wiesz, lata temu, ja miałam 12 lat i ja wtedy powiedziałam, o to ja też pewnie pierwszą ciążę stracę. Ale wiesz, wtedy jak dziewczynka, to w ogóle bez emocji jakiś taki. To są moje skarby małe. Czyżby tu też zadziałała twoja umiejętność? A co? No dobrze, że dałeś i zrobiłeś sharing. I wiesz, i to jest naprawdę. Kiedy byłam w tej pierwszej ciąży, kobieta liczy tygodnie po tygodniu i przeważnie się liczy tak ciążę, że jak już tydzień minął, no to usiądź sobie tutaj, żebyś miała fajne zabaweczki. Możesz usiąść. A ja liczyłam w tamtej ciąży, liczyłam jakby jak się tydzień... To Miśko, przepraszam. No co? Ja w tamtej ciąży liczyłam, kiedy się tydzień zaczynał, to że on już jest. Aha. A normalnie się liczy, przepraszam. Jak się kończy. Jak się kończy. I za każdym razem, jak ten tydzień mi się nowy zaczynał, to ja tak czułam ulgę. Miśko, tak to się rozjedziesz. Ja czułam taką ulgę, że jest, mamy go, tak? Już jest, mamy go. I pamiętam, jak nawet mieliśmy tak mówić, wiesz, po znajomych, że jestem w ciąży, to ja zawsze z takim dystansem, poczekajmy jeszcze. Ja po prostu, ja wiem teraz, że ja wiedziałam, wiesz, ja wiedziałam, że to tak się stanie, bo nawet jak mi tam wzięli na takie badania, co niby tam chcieli coś udowodnić sobie, to ja bardzo płakałam, idąc na te badania, i ja wiem, że to był ten moment. Mhm. Moment mojej świadomości. Jestem tutaj, jesteś bezpieczna. No tak o tobie rozmawiamy trochę, tak się urodziłeś mnie w brzuszku, no. I ja wiem, że wtedy to była ta moja świadomość, ona mi mówiła, zatrzymaj się, nie idź tam. Aha. Oni mi chcieli sprawdzić, czy dziecko genetycznie jest zdrowe, bo tam niby im coś pokazywało, nie pasuje, tak. A dziecko było zdrowe, tylko im tam w rubrykach się coś tam nie zgadzało. Wynik przyszedł później już po utraconej ciąży, że dziecko było zdrowe. Ale mówię, także ja miałam sygnały, ale ja miałam właśnie, ja to wtedy chcę, żeby mama przestała mówić. O. Tak? Mama o tobie też powie, jak ty się urodziłaś, no. Tak. Chcą twojej uwagi. Tak. Widzę ciebie. Miśku, jak... I po prostu ja wiem, że to było wtedy jakby mi pokazywanie. Ja to miałam bardzo mocne właśnie, same takie, że ja wyczekiwałam, wiesz, tych tygodni, tego wszystkiego. Tylko po prostu jakoś na tamten moment nie potrafiłam tego, wiesz, zatrzymać, bądź nie miałam kogoś, kto mógłby mi pomóc. Uderzyłaś się do skaczy. O stolik się uderzyło. Ojej. Co ty się uderzyło? No co ty? Odbiła się i mi o stolik się uderzyła. Miśku, proszę cię teraz tu usiądź. Tu proszę usiądź. Po mnie, o tak, jak gość. Siadaj. No, siadaj. O, psa, pięknie. Bardzo grzeczny jest. No, jest bardzo grzeczny. No. Kochany chłopiec. No, także właśnie moja świadomość mi wtedy... Jestem tutaj. Jestem. I to był właśnie taki już wtedy, tamta sytuacja była dla nas takim jakby największym przeskokiem. Ja sobie popłaczę. Nie? Tak, ja ciebie widzę, jesteś przy. Nasi widzowie są wyrozumiali, też były matkami te kobiety i tak. Też byli ojcami. Ja ciebie widzę, moja kochana. No. Oh,
ona tak nieraz troszkę sobie popłacze, bo chce tą uwagę, ale ja też ją tak trochę przetrzymuję, bo ona jest cały czas na rączkach. Aha. Ona jest dużo na rączkach i ona musi troszkę się nauczyć, że mama, wiesz, musi zupę czasami gotować albo coś. Tak, a ty sobie zjadasz. No i później właśnie urodził się już nasz ten synek pierwszy, co był w szpitalu, ale też bez żadnych, wiesz, zabiegów, bez niczego, bez bo już jakby pełni świadomości takiego na tamten czas. No i później zaraz była decyzja, żeby mieć drugie dziecko. Już w szpitalu będąc, od razu wiedzieliśmy, że kolejne dziecko urodzi się całkowicie inaczej. Jeszcze nic nie wiedzieliśmy, jak, co, w ogóle kogo to szukać, jak to szukać. A to ciekawe, jak to do was przyszło? No normalnie, to wiesz co, no przyszło no, to na nas przez to, że lekarz wtedy nie chciał nam zostawić łożyska. Mój partner się bardzo, bardzo oburzył, bardzo byliśmy źli na to. Więc wiedzieliśmy, że po prostu to będzie inaczej. A później, no wiesz co, to te rozwiązania przychodzą. To było takie zwykłe, siedziałam z taką znajomą i ja mówię do niej, że ja bym chciała drugie dziecko inaczej urodzić, ale ja nawet nie wiem, kogo szukać. A ona do mnie tylko powiedziała takie hasło, spróbuj midwife. No i ja zaczęłam, wiesz, w internecie słowo midwife. Midwife to jest tak jak my w Polsce mamy doula, to tutaj też jest doula, a midwife to jest taka trochę wyżej jak doula, ale trochę niżej jak doktor. Tak jakby ma już uprawnienia takie lekarskie, ona może dużo rzeczy zrobić jak lekarz, ale nie ma takiego całkowitego tego systemowego... Jak położna? Trochę właśnie więcej jak położna. Więcej jak położna. Mhm. Bo położna w Polsce też nie może różnych zabiegów zrobić, a ona może. Mhm. Ona może podać kroplówkę, ona ma taki cały... I wykombinowaliście, żeby ona była przy tym porodzie, ale w domu. Tak, bo ona midwife robią porody w domu, ale są po prostu też taką opieką medyczną, jak coś by i poszło, było. Tak. Mhm. Tak. No jest. No i nasz później chłopiec po 2 latach się urodził właśnie Orian, lotosowy chłopiec. Mhm. I też właśnie jak była decyzja o tym, żeby to łożysko zostawić, to też to przyszło po prostu tak nagle. Posłuchałam pewnego nagrania też u Aleksa właśnie, on z Dorotką rozmawiał pięknie o tym, do kogo należy łożysko. Mieli taką, wiesz, rozmowę między sobą, jak to jest, czy dziecko czy jest właścicielem. Część matki, czy część dziecka. Jak? Czy część, tak, dokładnie. Bądź jak, trzeci, jak to jest? Poczekaj, bądź trzecie jest rozwiązanie, czy system, tak? No bo z reguły już ubierze system. No i z tego już robią różne tam, wiesz, maście. Panie w Hollywood podobno jedzą jak kotlety, także to też takie dla wyobraźni kobiet działające. No i my uznaliśmy od razu, że no bo przecież to jest część dziecka, tak? To przecież gdyby nie, to jest narząd, tak samo jak serce zaczyna bić w 5. tygodniu, tak samo później powstaje łożysko i bez łożyska dziecko w łonie matki nie przeżyje. Dokładnie. Więc mówiąc, że matka ma do tego prawo i na przykład, nie wiem, sprzedać to, zjeść albo cokolwiek, no to jest ogromne nieporozumienie w naszym systemie. Także my podjęliśmy właśnie decyzję, że to Orian będzie właścicielem i to on zadecydował, jak długo to łożysko będzie. No i moim zdaniem właśnie dzięki temu jest taki spokojny i taki, wiesz, taki zrównoważony, tak pięknie się z nami porozumiewa właśnie dzięki właśnie temu porodowi. To jest takie, wiesz, moje doświadczenie. Mm-hmm. No i później jak on miał rok, no to kolejny na mnie wpadł taki jakby kolejne przebudzenie po słuchaniu również pewnej mądrej kobiety. I uświadomiłam sobie, że po prostu no ja pragnę jeszcze raz doświadczyć tego porodu, tylko że tym razem całkowicie sama. Ja po prostu ja tak to poczułam, takie miałam emocje z tym, że kiedy powiedziałam to mojemu partnerowi, on się troszkę zaśmiał, się śmiał, że no jestem tu. On się śmiał, że on chyba już tego jakby nie da rady, tego udźwignąć, ale ja wtedy poczułam, że co ma być, to będzie. I ja poczułam, mówiąc mu, to też nie było tak, że ja tylko usłyszałam i od razu, bo ja chcę, tak? Ja to usłyszałam, jakby poczułam w sobie i miałam takie poczucie, że to ze mną było przez kilka dni i ja dopiero o tym zaczęłam mówić. Mówić. Miałam już takie
poczucie, że ja już to jakby zrealizowałam, wiesz? Aha. Miałam poczucie, że to już się stało, tak jakby nieistotne. Ja miałam wrażenie, że ja już... Nieistotne, jak będzie dalej, na ciebie się to wydarzyło. To było takie śmieszne, bo ja się czułam już wtedy, jakby to był moment zapłodnienia, że tak powiem. No to jest śmieszne, ale ja się tak poczułam. I później przestałam o tym mówić. Później mój partner właśnie dał mi takie też jakby, jak to powiedzieć, no tak, żebym mu też udowodniła, że skoro mam takie swoje marzenie, pragnienie, no to, że też potrafię się o siebie zatroszczyć, no i dał mi taką wtedy lekcję, żebym oczyściła swoje ciało, żebym weszła na post kilkudniowy, no i tak wszystko nam to sprawnie szło i zaraz później po tym czasie to było chyba 2,5 roku, jak Orian miał, no i zaraz zaszliśmy w ciążę. Zaraz zaszłam w ciążę też bardzo szybko, myśleliśmy, że to troszkę dłużej będzie trwało, no bo potem jednak 10 dni byłam na poście, więc myślałam, że to troszkę dłużej, zanim hormony się tak nastawią. Pomyślałam, że to zejdzie, wiesz, trochę dłużej, ale jednak było bardzo szybko. No i urodziła się nam Asket, która jest kolejnym dowodem właśnie na to, że bez systemu można. Tu już moi widzowie byliśmy obecni prawie, że. Prawie, że byliście obecni, dokładnie. Tak. I tak jak wspominaliśmy na samym początku, że ta droga do przebudzenia to jest proces, bo na przykład teraz moim takim kolejnym, takim moim kolejnym jakby teraz schodkiem, można powiedzieć, no to jest wychowywanie dzieci, co też na początku myślałam, że skoro ja już jestem na tyle obudzona, no bo tak siebie też w pewnym momencie uznałam, że ja już jestem, przecież już ja wiem, jak ten system działa i w ogóle, no to przecież już jestem obudzona, no to myślałam, że skoro ja już jestem taka obudzona, to moje dzieci powinny już być, jakby dołączyć tylko do mnie i razem będziemy sobie szli przez ten piękny świat, tak? No taka była moja trochę wizja. Troszkę mnie to ściąga z powrotem na ten świat 3D. Szczególnie mój najstarszy synek, ale co właśnie uważam, że jest moją największą lekcją. Za to tak naprawdę mu dziękuję, bo pewnie gdyby nie to, że on jest taki, jak jest, no to mogłabym za bardzo odpłynąć, dokładnie. A tak to on mi pokazuje, że jednak jesteśmy w tym świecie. On cię uziemia. Tak, dokładnie. I musimy się zmierzać z tymi swoimi doświadczeniami tu. Ale żeby tak nie być gołosłownym takim, no to nie jest tak, że ja mam z nim jakieś problemy, to jest on po prostu zwykłym chłopcem, tak, który się chce bawić, tak, zaczepia trochę młodsze rodzeństwo, ale świetnie sobie radzi ze swoimi emocjami i uczuciami, no bo ja też, tak jak robimy tą domową szkołę, to stawiamy właśnie na to, żeby ze sobą rozmawiać przede wszystkim o tych emocjach i uczuciach. Ciekawa jest ta twoja droga, wiesz, bo jak wsłuchuję się w to, co mówisz i próbuję tak zebrać to, te kawałki wszystkie w jedną część, to ty ciągle doświadczasz, bo te twoje historie odgrzebienia poczynając, to są takie mocne historie, to się nie każdemu zdarza, tak? Że mówisz i masz, wiesz? Więc ty musisz bardzo też uważać chyba i masz taką uważność wobec siebie, co myślisz i czego sobie życzysz? Dokładnie. Aha. Teraz już się nauczyłam. Wiesz, już od dłuższego czasu tak jakby rozumiem, które to są te myśli prawidłowe. W ogóle jestem już na takim chyba torze, że mam... O, tak się uderzyła. Ajajajajaj. Także tak, właśnie ja jestem takim samouczkiem. Bardzo, bardzo odczuwam takie różne bodźce i muszę jakby uważać na to, co biorę do siebie, ale chyba w tym ostatnim czasie bardzo, bardzo dobrze sobie radzę w miarę, wiesz, takich z tymi swoimi myślami, ale tak, jak ty powiedziałeś. Musisz uważać.
muszę uważać na energie, które mnie otaczają i tak jakby już nieraz jestem w miarę osobą szczerą, wiesz, i to nieraz czasami mnie tak zagubi, bo mi się wydaje, że każdy jakby z że tego każdy jest taki sam. Tak. I to mi już parę razy pokazało właśnie chociażby sytuację, gdzie ja się bardzo zaangażowałam właśnie w tą domową szkołę, żeby ratować wszystkie dzieci, no bo wiesz, to taka sytuacja tak. I ja myślałam, że to wszyscy już to tak rozumieją. I małymi krokami zaczęło do mnie dochodzić, że ci ludzie dopiero zaczynają. Mhm. Ja dopiero sobie po jakimś czasie uświadomiłam, to było właśnie prawie 3 lata temu, sobie uświadomiłam, że to, co ja przeżywałam przez całe życie, to oni dopiero teraz muszą w przyspieszonym tempie przeżyć. Tak, ty jesteś z tego zasiewu, ty jesteś drugi zasiew, powiem ci, i to jest, tak mają ci ludzie właśnie w tym drugim zasiewie, że oni myślą, że tak jak oni mają, to mają wszyscy ludzie. Ty miałeś taki program o tym, o tak. tej świadomości nieświadomej i o tak. takich właśnie, i ja sobie tam też pod któryś się punkt u ciebie podpisałam wtedy, że to jest właśnie, to jest ta moja droga, że ja właśnie, ja miałam, kiedy ta cała sytuacja się zaczęła, to ja myślałam, że to wszystkim się już tak potwierało. I ja byłam pewna, że to już wszystkie teraz dzieci zrezygnują z tej edukacji, wiesz, szkolnej, takiej normalnej, bo to mi się jeszcze potrwa. I mi się wydawało, że to wszyscy, wiesz, są na tym samym etapie. Tak, ale wiesz, ty zrobiłaś, tacy ludzie jak ty i ty, zrobiliście tą forpocztę. Wy jesteście tymi pierwszymi pionierami. Wiesz, to wy przecieracie te szlaki dla tych ludzi. To kiedyś przyjdzie, tak. Ale ktoś musiał być pierwszy. Bo ja muszę asy trzymać. No i wiesz, ktoś, nieraz tak ktoś mówi, że to nie jest łatwo to wszystko, a ja właśnie uważam, że no jakby było inaczej, to nie byłoby mi łatwo. Wiesz, co mam na myśli? Że mi się wydaje, że moje życie jest bardzo takie łatwe, a wręcz takie proste, no bo sam ten prosty styl odżywiania się, wiesz, ja jakby nie planuję, że codziennie muszę mieć jakiś obiad urozmaicony, no bo to jest właśnie ta prostota tego wszystkiego, tego, tego odolania tego systemu i wyjście w ogóle poza takie te ramy. No, pięknie. Zrozumienie tego, że to wie, że to nie trzeba tak, żeby to codziennie był inny jakiś przysmak na obiad, no to właśnie to pomaga nam. No już, proszę. Ułatwia nam zrozumieć, że to wiesz, że to nie jest. Powiedz mi, tylko to będziemy kończyć chyba, żebyś miała jednak swobodę z dziećmi, ale powiedz mi jeszcze tylko o świętach. Jak się przygotowujecie do świąt? Widzowie pomyślą, że tutaj martretuje trochę dziecko, ale Zigi stresuje dzieci. To jest tylko takie poczucie, to nie jest tak, że jest jej coś nie tak. No, dzieci mają do tego prawo, to tak. Jest normalne. Się po prostu porozumiewają, one mówią. Tak. One chcą coś powiedzieć. Potrzebuję uwagi i nie wiem, jak to wyrazić i dlatego płaczę. No. Ale ogólnie dzieci urodzone porodem lotosowym płaczą mniej i one tak naprawdę nie płaczą, one właśnie rozmawiają z nami. Aha. Bo ja widzę na przykład Ramatis, nasz najstarszy, on czasami właśnie tak jakby krzyczy do nas trochę, coś tam chce, wiesz, powiedzieć, a Orian w ogóle nie ma czegoś takiego. Ale to też znowu z drugiej strony, nie wiem, może jeszcze muszę mieć kolejne dziecko, żeby znowu mieć jakąś większą statystykę, bo na razie znowu mam tylko 3. Kiedy miałam 2, to mówiłam, no potrzebuję jeszcze jednego, żeby, wiesz, swoją statystykę gdzieś tam poszerzyć. Ale teraz znowu tak samo, niby jakaś ta statystyka mi się już otworzyła, ale to nadal jest tylko 3, tak? Także ciężko jest. Okej. Dobrze, ale nie pytam więcej. Ale to jest moje. Co? Ale to jest tylko takie moje, a wiesz, trzeba jednak stawić czoło systemowi tutaj też. Tak. Słuchaj, no pięknie. Powiedz mi jeszcze, będziecie na święta w domu? Tak, na święta jesteśmy w domu i tak bardziej spokojnie. Coś tam sobie zrobimy do jedzonka na spokojnie.
A gdzie masz? Gdzie w tej chwili masz najstarszego? No, grasuje w parku. Okay. Mamy taką leśną grupę, gdzie dzieci też takie właśnie wolno biegające chcą zamiast się uczyć, to chcą, wiesz, w parku siedzieć i tam sobie po drzewach biegają. Mamy taki fajny. Proszę, to też jest nauka. Tak, on bardzo to lubi. O, tutaj a jest z twoim mężem? Tak. Razem są. Bawi się. On jest właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, on bardzo lubi. Proszę. On bardzo lubi być w naturze. Nie wyobrażam sobie go postawić. Mariolu, myślę, że będziemy pomału zmierzać do końca. Chyba, że jeszcze coś ważnego do powiedzenia chcesz dla widzów. No więc chciałabym tak na zakończenie jeszcze dodać właśnie, żeby nie wymagać od siebie zbyt wiele, ale zarazem robić jakieś małe postępy każdego dnia, żeby uwierzyć w to, że zrozumienie tego wszystkiego to jest, nie wiem nawet, czy jesteśmy w stanie zrozumieć to wszystko, jak to wszystko, no jest to. Okej. Hello. Także w ogóle odkąd zostałam mamą, to moje... Nie. Tak. Ja w ogóle z nią rozmawiam. Mamusiu, nie mów. To jest jej mowa. Mhm. Tak, ona potrzebuje. To, wiesz, ona tak naprawdę wyraża miłość do ciebie. Mamusiu, kocham cię, chcę być z tobą. Daj mi siebie całą. Dokładnie. No. Ale wiesz co? Dzieci są tak właśnie połączone z mamą szczególnie, że ja normalnie mam taki, bo ona jest bardzo taka delikatna, no jest, no już, przytul się do mnie właśnie, o tak, mocno. One mają takie głębokie, jakby to, moim zdaniem, to jest po prostu połączenie z duszą i ja nieraz jak coś do niej mówię, ja tak, ona coś weźmie do buzi, ja do niej mówię, Aska, daj mi tutaj na języczku i ona normalnie wyjmuje, wiesz, sama, z buzią. Także tak jakby zrozumienie tego. Jakby zrozumienie tego, że te dzieci, te małe istotki to jest coś więcej niż tylko takie małe. To nie jest mały dorosły, tak, coś więcej. Tak, to sprawia, że właśnie nasze zrozumienie jest takie jakby, wiesz, większe i poważniejsze. Co nie znaczy, że jak te małe istotki się zamienią na takie trochę... Ona chce tak może troszkę zasnąć. Nie chcesz spać? Chcesz spać czy nie? Chcesz spać? Chcę. Chcesz spać? Tak? Chcesz spać? Tak? Tylko wiesz, to jest też właśnie tak, że one jak są takie malutkie, są takie bezbronne i tak ja na przykład czuję właśnie, że mam z nimi takie porozumienie i w ogóle, to jednak później przychodzi ten czas i one zaczynają swoje pokazywać, bo mówię tak jak w stosunku do mojego najstarszego syna i wtedy sobie uświadamiamy, że to jest właśnie oddzielny człowiek i on tak samo przychodzi tu na ziemię ze swoimi
doświadczeniami. Sprawami, tak, tak. A co więcej, to właśnie ja z tym starszym chłopcem, ja my sobie tak rozmawiamy. To właśnie on pokazuje, że one przychodzą ze swoim, wiesz, tym bagażem. I mimo, bo on też, on jak był malutki, Orian, 5 minut, dobrze? On jak był malutki, on w ogóle nie płakał, jako takie, wiesz, małe dzieciątko. Orian, chodź, wody się napijesz, proszę. Tu trzymaj, ja swoją, mama to swoją. No, nie chcesz się pić? No to idź już się połóż. I one jak przy, wiesz, chodź tu siadaj. To dla nich to za długo trwa, nie? No. Tak się przypomina. Jak później one właśnie zaczynają troszkę dorastać, no to one właśnie zaczynają też mówić i pokazywać, co wiesz, co im przeszkadza. No i to jest widoczne po prostu. Tak jakby człowiek sobie uświadamia i to właśnie jest ten kolejny teraz. Mają swoje potrzeby. Mają swoje potrzeby, a do tego mają te swoje, te, wiesz, niezadowolenia, tak, jakieś te emocje, co tak jak wcześniej wspomniałam, że myślałam, że jak ja już tyle wiem, no to, że one jakby tylko będą kontynuacją tego, a one tak, one będą kontynuowały to nasze życie, bo są z nami w rodzinie, ale... Poprzez obserwację ciebie. Tak, ale mają swoje i to jest właśnie widoczne. One i muszą same przeżyć to życie. Dokładnie, sama, a do tego ze swoimi tymi emocjami i bagażami. Mhm. I ci powiem, że w pewnym momencie było to dla mnie takie, no to co ja mam teraz zrobić? No i to jest kolejny teraz mój rozwój. Też mój rozwój na to, żeby właśnie dać im być sobą, po prostu. Tak. Mariolu, ja ci bardzo dziękuję za to, że w ogóle to miałaś bardzo dużo cierpliwości, bo ogarnąć to wszystko tam, jak ty tam jesteś z drugiej strony, ja tu jestem sam, a ty tam jesteś w trójkę, więc ja ci za to bardzo dziękuję. Wiesz, dziękuję ci też za to, że byłaś już tyle razy u mnie na kanale i od czasu do czasu tam się pokazujesz u mnie. Myślę tak sobie, że jeśli przyjdzie taki czas, że chciałabyś pogadać, to nie wstydź się, że już piszesz do mnie trzeci raz, napisz czwarty, ja się ogarnę, to obiecuję. No, ja też dziękuję za to, że tworzysz, za to, że pokazujesz ten świat takim, jaki jest, a do tego tak w ten swój sposób bardzo delikatny, chociaż też czasami powinieneś być bardziej właśnie, wiesz, pokazać tego pazura, ale to jest, ja wiem, ty jesteś... Nie w mojej naturze. No, ja wiem, każdy ma swój, ale dziękuję ci. A do widzów jeszcze chciałabym tak na zakończenie właśnie powiedzieć, że ja tak nawet chciałam właśnie pokazać tą moją drogę do przebudzenia taką normalną właśnie z dziećmi. Dzieci czasami płaczą, ale to jest normalne, no bo to jest, taki jest ten nasz świat. Taki jest świat, taka jest rodzina. Dokładnie, ale wszystko jest tak, jak powinno być i nie dajcie się manewrować tak jakby w te systemowe, że gdzieś tam trzeba mieć nianię, że to trzeba mieć babcię do pomocy, czy kogokolwiek, bo... Nawet trochę żałuję, że nie ma Michała z nami, bo żeby się też pokazał, no, ale cóż, no, ma swoje obowiązki, ale pozdrów go od nas. Pozdrowię bardzo serdecznie i dla was również do całych ciepłych świąt. Wesołych, spokojnych. Nie wiem, jak tam, jakie macie tradycje, czy będzie choinka, czy nie będzie choinki. Mamy choinkę, mamy, będą też prezenty, ale tak wszystko na spokojnie i... Mamy prezenty. Mamy prezenty. Proszę. I u nas tak bardziej jest, że to my, każdy z nas może być tym Mikołajem, tak? Mhm. A to losujecie? Mikołaj. Losujecie? Co losujemy? Losujecie, kto będzie Mikołajem? Nie, czy nawzajem? Po prostu jesteście Mikołajem. Każdy z nas może być Mikołajem. O, pięknie. Bo każdy z nas jest dobry w serduszku i każdy może dawać prezenty. Piękne. Jeszcze raz ci dziękuję, Mariolu. I was, drodzy widzowie, proszę o wyrozumiałość za dzisiejszej audycji. Mieliśmy tutaj
rodzinę, mieliśmy Gwarno, mieliśmy Tłoczno, było nas dużo, ale jednocześnie takiej audycji nie zobaczycie nigdzie indziej, tylko u mnie na kanale. A wiesz, Zygi, co mnie zmotywowało do tego właśnie, żeby być z dziećmi, bo też miałeś raz taką fajną rozmowę właśnie z takim młodym małżeństwem, którzy mają małą córeczkę i tak mi się ich właśnie podobało nagranie, bo właśnie pokazywanie tego jacy jesteśmy, tak jacy jakby jesteśmy? Tak. Dokładnie, nie próbujmy stworzyć telewizji takiej, jak udawać. Gdzieś tam scenariusz, tylko właśnie bądźmy sobą, bo dzięki temu jakby przechodzimy te progi, tak, że jeden jakby nawiązujmy ze sobą kontakty, znajomości na takiej zasadzie, że nie to, że ktoś od kogoś jest lepszy, tylko po prostu no, jesteśmy tacy sami, tylko tyle, że kogoś tam poznamy przez ekran, to nie znaczy, że to jest jakaś gwiazda, prawda, czy coś takiego. Jesteśmy normalnymi ludźmi. Dokładnie, ja sama miałam kiedyś takie poczucie, że napisać czy nie napisać, no bo przecież to jest osoba z internetu, no ale jesteśmy przecież sami, jesteśmy różni. A dzieci, no to dzieci są naszą przyszłością. To... Ale wiesz, fajne, mnie się podoba ta audycja, bo takiej jeszcze nie miałem, takiej audycji. I powiem ci, że nie wiem, tak się zastanawiam, czy nie zrobić takiej powtórki. Jeśli ktoś by miał ochotę, to ja chętnie zaproszę rodzinnie. Dokładnie. Do mojej drogi do przebudzenia. A to będzie fajnie właśnie też dla takiego przełamania tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Gdzieś bądźmy tam normalni. Próbują nas znowu na jakieś różne strachy, tak? Gdzieś tam. Tak. Nie dajmy się podzielić, ani nie dajmy się zastraszyć. Dokładnie. Dzielmy się tym, kim jesteśmy i bądźmy sobą wspólnie. Jeszcze raz wam dziękuję wszystkim. Trzymajcie się. Dziękuję. Wesołych świąt. Thank you.